z nieba zstąpiłem nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Słowa Jezusa z odczytanej przed chwilą Ewangelii. Zechciejmy, drodzy, rozważyć dzisiejsze Słowo Boże. Jezus w tych słowach, które przytoczyłem, utożsamia swoją wolę z wolą Boga Ojca, który posłał Go na świat, aby zbawić, odkupić wszystkich ludzi. Bóg zechciał bowiem, by zbawienie, odkupienie każdego człowieka było dostępne w Jezusie Synu Bożym. Dlatego w mowie o cudownym rozmnożeniu chleba, fragment tej mowy właśnie usłyszeliśmy przed chwilą, mając świadomość swej misji, Jezus oświadcza, że każdy, kto do Niego przychodzi, nie zostanie odrzucony i że Jego troską jest ocalenie każdego, kto z daru Bożej łaski wierzy w Niego. Patrzcie, moi drodzy, Jezus przyszedł od Ojca, żeby przygarnąć każdego człowieka, żeby nikt nie był odrzucony. Mało tego, Jezus przyszedł po to, żeby ocalić każdego, każdego, kto w Niego wierzy, kto z daru Bożej łaski wybiera Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. My wszyscy tutaj, poczynając od najmłodszych do najstarszych, przez chrzest należymy do Jezusa Chrystusa. Jako chrześcijanie nosimy Jego imię, przyznajemy się do Jezusa i do Niego z wiarą przychodzimy, by radować się Jego zapewnieniem, że On nas zawsze przyjmie, że On nas zawsze odnajdzie, jak się będziemy gubić. Musimy zawsze o tym pamiętać, gdziekolwiek jesteśmy, w jakimkolwiek okresie życia, cokolwiek czynimy, Jezus jest z nami. Dlaczego? Bo jesteśmy ochrzczeni w Jego imię, bo wierzymy w Niego, bo zaprosiliśmy Go do swojego życia. I On chce, pragnie, byśmy nie zagubili się. A jak się gubimy, On nas chce zawsze odnaleźć, umocnić, żebyśmy byli jak On, czyli takimi, którzy chcą pełnić wolę Ojca. Bo On przyszedł po to na ziemię, żeby wypełnić wolę Ojca. I On nas nauczył tego samego. Aby wypełnić swą zbawczą misję, Jezus poprzez swoje objawienie, a na to objawienie składają się, jak wiemy, słowa Jezusa i Jego czyny, czyli cuda, znaki, misteria. On, jak dzisiaj nam to powiedział, stał się chlebem życia. Codziennie jemy chlebuś. Smakuje lepiej, gorzej, jak jeszcze z plasterki, jakieś tam szyneczki, z jakimś serkiem, z jakimiś jeszcze dodatkami. No właśnie. Czyli ten chleb codzienny. Dziękujemy Panu Bogu, że za ten chleb powszedni, codzienny. Ale Jezus mówi o sobie, że On jest chlebem życia. Co znaczy? Jakim On jest chlebem? Chlebem, który stąpił z nieba. A skoro stąpił z nieba, to On jest źródłem życia, które zapewnia wieczność nam, nieśmiertelność. Bo przecież Jezus przyszedł od Ojca, z wieczności, od Boga. I stał się chlebem, pokarmem dla nas, żebyśmy dostali się do chwały nieba. W Jezusie wszyscy mamy więc możliwość dostępu do życia wiecznego, do pełni życia. Ale tu jeszcze trzeba coś dopowiedzieć. Jeżeli Jezus mówi o sobie, że jest chlebem życia, no to nam się kojarzy to życie zaraz z nowoczesnością. Oczywiście tak, bo Jezus posila nas, umacnia tutaj na ziemi, ale On nie chce nam zastąpić chleba codziennego, tego materialnego, doczesnego. Jezus jest chlebem, który daje nam życie wieczne, czyli On przyszedł zaspokoić nasze pragnienia duchowe. Dlatego Jezus mówi, że kto przychodzi do Niego, nigdy pragnąć i łaknąć
poranek dobry, ale na drugi, ale jutro też muszę zjeść. Czyli głód będzie się w nas zawsze odzywał, dopóki będziemy żyć. Tak samo będziemy pragnąć zawsze. A Jezus mówi, jeżeli ktoś do Niego przychodzi, nigdy pragnąć i łaknąć nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że Jezus zaspokaja nie głód fizyczny, bo to nie jest możliwe na ziemi, żeby raz na zawsze najeść się i mieć święty spokój. Nie. Choćbyśmy przyjmowali nie wiadomo ile komunii świętych, no to oczywiście były takie przypadki, że ktoś przyjmując Jezusa w komunii, żył komunią, nie przyjmując pokarmu żadnego ziemskiego. Ale w normalnej rzeczywistości Jezus nie zapewnia nam właśnie sytości tej fizycznej, materialnej, doczesnej, tylko On zaspokaja nasze pragnienia duchowe na wieczność. Dla wierzących w Niego Jezus pozostał chlebem życia w ziemi. Ksiądz proboszcz powiedział na początku, że właśnie w Słowie Bożym, tak, to jest pokarm, który zostawił nam Jezus. I pozostał w sakramentach świętych, zwłaszcza w Eucharystii, w Komunii Świętej. I jeżeli go przyjmujemy w Słowie Bożym, w Eucharystii, to On posila nas, zaspokaja nasze najgłębsze pragnienia duchowe. Oczywiście musimy jeść, żeby utrzymać w kondycji swoje ciało fizyczne, tak? Ale to ten pokarm, którym jest Jezus, zaspokaja nasze głody, pragnienia, te wewnętrzne, duchowe. I dlatego Jezus chce, żebyśmy wchodzili z Nim w bliską relację. No bo jak może On być dla nas chlebem, jeżeli ktoś nie chce korzystać z tego chleba? A więc ani się nie modli, nie ma kontaktu z Jezusem, nie przyjmuje Go w Komunii Świętej, nie otwiera swego serca na Słowo Jezusowe, na Ewangelię, no to jak się będzie napełniał tym pokarmem, którym jest Jezus? Będzie to po prostu niemożliwe. I przychodzimy do Jezusa, żeby On sobą, bo tym chlebem jest On po prostu, On sam, żeby On sobą nas napełniał. A jeżeli On nas napełnia sobą, to nas przemienia, to nas umacnia, to ocala nasze życie na życie wieczne. Ale moi drodzy, dzisiaj wypada coś powiedzieć o Matce Bożej, no bo jest środa i oczywiście co środę każdego tygodnia przychodzimy tutaj, żeby w sposób szczególny popatrzeć na Madonnę, która tutaj króluje w znaku tego cudownego wizerunku. Dlaczego ona właśnie? Bo patrzcie, co Jezus uczyni. Otóż On chce, to dzisiaj z tych czytań wybrzmiało, chce, żeby nikt nie zginął, kto jest Jego. Żeby każdego ocalić, żeby każdego nakarmić, tego, który jest Jego dzieckiem, Jego uczniem. I otóż w tym dziele zbawiania ludzi, do tego dzieła Jezus włączył swoją matkę. A dlaczego matkę właśnie? No bo ona jest matką. A więc to ta rola matki jest wyjątkowa. Nie tylko urodziła Jezusa, ale Jezus zechciał, żeby była matką Jego uczniów, matką Kościoła. Czyli jest, jeżeli Jezus chce posilić nas sobą, to Maryja jako matka mu w tym pomaga. I Jezus to potwierdził z krzyża, bo powiedział do ucznia Jana, który stał pod krzyżem: Synu, oto matka Twoja, niewiasto, oto syn Twój. I co zrobił Jan? Wziął ją do siebie. Kościół od początku wziął Maryję do siebie, w swoje życie. Czyli każdy uczeń Jezusa ma w Maryi swoją matkę. I ona pomaga nam, no właśnie w tym, żeby Jezus napełniał nas nieustannie sobą. Każdy, kto zaprasza Maryję w swoje życie, do siebie, może przekonać się, że ona tę rolę swoją pełni naprawdę idealnie. Czyli ona prowadzi swoje dzieci do Jezusa. A po co prowadzi do Jezusa? No żeby On ich nakarmił sobą, żeby był dla nich chlebem.
Maryja właśnie to czyni, czyli każdego prowadzi do Jezusa po to, żeby Jezus, ona nie jest Bogiem, ale prowadzi do Jezusa, żeby Jezus jako jej Syn, Syn Boży, nakarmił każdego sobą, umocnił sobą. I dowodem tego, że ona to czyni, jest jej obecność pośród nas. Taka sama, jaką była w Kanie Galilejskiej. Ona jest obecna tutaj, w tej waszej świątyni, właśnie w tym znaku obrazu Matki Bożej Śnieżnej, czy Królowej Rodzi. I do niej przychodzicie co tydzień, w środę w sposób szczególny, ale także i częściej. Wiadomo, Dzień Pański to jest już standard. Przychodzicie po co? No po to, żeby po pierwsze, żeby powiedzieć jej o swoich brakach. A dlaczego to jest ważne? O swoich trudnościach, kłopotach, problemach. Słyszeliśmy te właśnie prośby z karteczek dzisiaj czytane. Ile tam jest ludzkiego życia, ludzkiego trudu, zmagań, planów, takich czy innych. Maryja o tym wszystkim wie, ale przychodzimy tutaj, żeby jej to powiedzieć. Żeby ona zwróciła się do Jezusa i powiedziała: Syn, nie mają wina. Tam w Kanie tak powiedziała. A ona zwraca się w naszym imieniu do Jezusa, mówiąc mu o naszych potrzebach, o naszych brakach, o naszych trudnościach. I właśnie w tej nowennie to składamy te prośby jakby do niej, wypowiadamy publicznie. Dlaczego publicznie? No żeby to wyrazić, żeby włączyć to w modlitwę, nie tylko osobistą, ale przecież tutaj modli się cała wspólnota. Jest nas tutaj bardzo wiele osób. Bogu dzięki, że młodzi przyszli dzisiaj na Eucharystię też. Myślę, że przychodzą właśnie często do Jezusa i do Maryi. No właśnie, żeby wypowiedzieć to głośno, mocniej, to co jest naszą potrzebą. Ale wypowiadamy to i Maryja nie tylko zwraca się do Syna, nie mają tego, ten potrzebuje to, ten jest w takiej potrzebie, w takiej czy w innej. I Maryja wstawia się za nami. Ale ona również jeszcze czyni coś jednego, bardzo ważnego. Otóż Maryja każe nam czynić to, co Jezus chce od nas w naszym życiu, żebyśmy czynili. Jako ojcowie, matki, dzieci, uczniowie. Każdy ma swoje zadania, swoją misję. I teraz w ramach swego życia Maryja chce, żebyśmy w tym z naszym życiu, mając takie czy inne obowiązki, zadania, plany i tak dalej, żebyśmy wypełniali wolę Jezusa. Czyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie. I jeżeli my przychodzimy do Jezusa, do Maryi tutaj, to ona nam to też odpowiada. Nie zamarnuj się. Czyń tak, jak Ci mówi Jezus. Żyj Ewangelią. Bądź wierny Chrystusowi. I co się dzieje? A cuda się dzieją. I przychodzimy tutaj ponownie. Po co? Ażeby podziękować. Czyli składamy prośby i podziękowanie. Prośby dlaczego? No bo jesteśmy w potrzebie takiej czy innej. A jeżeli pełnimy wolę Jezusa, czynimy to, co On od nas chce i woda staje się winem, no to trzeba przyjść do Maryi i podziękować. Podziękować jej za to, że właśnie to Słowo Jezusowe zadziałało w naszym życiu, że nastąpiła jakaś przemiana, coś się stało. Moi drodzy, to nabożeństwo do Matki Bożej nieustającej pomocy, wprowadzone, wiecie, kiedy zostało w waszej parafii? W 1953 roku. W tym roku mijam 65 lat. Przyszedł tutaj do Jarosławia, do kolegiaty, ksiądz Bronisław Pila jako wikariusz i właśnie wprowadził to nabożeństwo, tę nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 65 lat. Ile to już ludzi tutaj przeszło? Ile próśb? A ile łask? Świadczą o tym woda i nie tylko.
to wszystko jest właśnie świadectwem tego, że Maryja pomaga, żeby Jezus był naszym pokarmem. Że ona właśnie nie tylko przedstawia Jezusowi nasze prośby, nasze potrzeby, ale równocześnie zachęca nas do tego, żebyśmy czynili wolę Jezusa. I wówczas dzieją się w naszym życiu cuda, czyli te nasze głody, pragnienia zostają naprawdę napełnione. Nie ustawajcie, drodzy, w tej współpracy z Maryją, bo to jest współpraca z Maryją w dziele zbawienia. Wprowadzajcie w nią dzieci. Ciekawym, czy te małe dzieci tutaj, no właśnie, czy ktoś z was już napisał jakąś prośbę, czy podziękowanie do Matki Bożej? No, ja nie chcę robić jakiegoś sprawdzianu, żeby podnosić rękę, ale wydaje mi się, że trzeba się odważyć. Odważ się, choć raz. A potem no zauważysz, że jeżeli ta prośba będzie spełniona, bo ty zachowujesz wolę Jezusa, bo ty żyjesz według Ewangelii i coś się zmieniło, coś, no właśnie Maryja sprawiła w twoim życiu mocą swego Syna, że no stało się coś, no to trzeba podziękować. Odważcie się to czynić, no bo starsi ludzie odchodzą, a kto zastąpi ich 65 lat? Już trwa nowena, ona nie może stanąć w miejscu. Przychodzą nowi ludzie, Maryja jest chętna do pomocy. Trzeba tylko zwracać się do niej w potrzebie. Z Maryją radujmy się łaską wiary w Jezusa Chrystusa. Jako Jego uczniowie pod opieką, wstawiennictwem naszej Matki możemy czuć się pewnie i bezpiecznie. Zbawcza moc Jezusa niech będzie naszym ratunkiem pośród grożącego nam zła. Nie będę rozwijał już tej myśli w pierwszym czytaniu. No właśnie, była mowa o prześladowaniach chrześcijan. No, dotykają nas różne biedy i Maryja jest właśnie tą, która nas prowadzi do Jezusa, żeby On nam pomógł przetrwać te biedy różne. Ale równocześnie Maryja, bo w tym pierwszym czytaniu mowa jest także o diakonie Filipie, który głosi Ewangelię. Maryja także nas mobilizuje do czego? Do ewangelizacji. Do ewangelizacji świata. Tak jak ten diakon Filip głosił Ewangelię, co cuda się działo. Nabierzmy odwagi do głoszenia Ewangelii, do życia Ewangelii, bo świat jej naprawdę potrzebuje. Przychodźmy więc wiarą do Jezusa, do Jego Matki, by przez jej wstawiennictwo wchodzić z Nim w taką głęboką relację, w takie obcowanie z Jezusem, aż po spotkanie z Nim kiedyś w chwale Boga Ojca. Ale to w niebie, przed nami droga. Więc dajmy się prowadzić Maryi do Jezusa, żebyśmy umocnieni Jego łaską, Jego pokarmem, Jego darami zdali egzamin z życia na piątkę i osiągnęli życie wieczne. Amen. Niech tak się dzieje za wstawiennictwem Maryi.